Obszar turystyki uległ w ostatnich latach, w ostatnich dekadach głębokiej profesjonalizacji. I dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że miasto stworzy nową atrakcję turystyczną, której nie ma jeszcze na świecie, szczególnie w Polsce. Wrocław miał taką okazję, kiedy stworzył Afrykarium we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym, które przyciągnęło bardzo wiele osób. Dzisiaj ta profesjonalizacja turystyki, o której mówiliśmy, to skupienie się na dostępnych danych, to stargetowanie w odpowiedni sposób reklamy i zaproszenia do turystów, którzy chcą zwiedzić Wrocław. To pokazanie im, że Wrocław jest miastem ekologicznym i bezpiecznym, ale w oparciu o konkretne dane, które można zweryfikować. Ludzie czują się bezpieczniej, kiedy mogą oprzeć się na takich danych. Czują się bezpieczniej w miastach, o których wiedzą, że są bezpiecznymi, przyjaznymi dla turysty i w których mogą spokojnie, bezpiecznie spędzić czas z rodziną. Smart City Forum jest dyskusją o nowych technologiach. Dla mnie zawsze jest też miejscem wymiany myśli i idei. To miejsce, w którym spotykają się ludzie pracujący w podobnych obszarach tematycznych, którzy mają zupełnie częstokroć inny background i tym backgroundem mogą się podzielić ze sobą. Myślę, że to, że Wrocław ma przyjemność być gospodarzem takiego forum, Warszawa ma przyjemność być gospodarzem takiego forum, to jest niesamowita okazja dla miast, żeby uczyć się od siebie i w ten sposób też rozwijać się w oparciu o dobre praktyki z innych miejsc.